cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z cyklu Paskudy podglądają. Wiem, wciąż paskudy podglądają, ale no, na razie tak będzie, przez jakiś czas. Moi drodzy, dzisiejsi bohaterowie to Master 2314 na obiekcie 704 i Cyrkon 34E na T10. Bardzo fajne losowanie, ponieważ są jednymi, są dwiema z trzech dziesiątek w swojej, boże, dziewiątek w swojej drużynie. Mapa może pod obiekta 704 nie jakaś fenomenalna, ale z drugiej strony nie jest najgorzej. Tutaj widać Master wie, zna miejscówki, więc zobaczymy sobie naprawdę bardzo, bardzo ładne strzelanie. Będzie dużo fragów, dużo damage'u i naprawdę bardzo dużo expa. Co jeszcze mogę powiedzieć? Obiekt 704 według opinii wielu osób jest lepszy niż jego następca, czyli obiekt 268. Obiekt 268 kiedyś był tedekiem mocniejszym, znerfiono mu działo. Kamuflaż też jest słaby, tutaj ten obiekt nazywany jest wręcz ninją, z racji swojego naprawdę bardzo fajnego kamuflażu. Więc grindowanie do 267 nie jest specjalnie konieczne, lepiej po prostu sobie pograć i mieć fan z gry tym czołgiem. No i teraz tak, jak mówiłem, miejscówka całkiem ciekawa, bardzo przyjemna, bo można sobie popatrzeć, tam jak coś wyjedzie, to będzie można ewentualnie klepnąć, ale na to oczywiście poczekamy. Dość duża odległość, na pewno nas samo nic tam nie zaświeci, tylko pytanie, czy my ewentualnie zaświecimy coś innego. Ciekawostką jest to, że Master nie wozi na swoim czołgu lornetki. Jednak dość popularny zestaw jest właśnie wożenie siaty i lornety na obiekcie 704, żeby zwiększyć jego możliwości takie defensywno-spotujące. Pierwszy strzał bardzo niefortunny, poleciało no Panu Bogu w okno, ten tygrys mógłby spokojnie dostać już bułana za 750. Druga próba znowu nieudana, teraz wystawało go mniej, więc szansa na trafienie była jeszcze niższa, jednak wciąż można go było trafić, niestety działo troszkę nas oszukało. 0 do 2 się zrobiło w międzyczasie, na razie na spokojnie, będziemy sobie walczyć. Co my tutaj mamy? Tam wyjeżdża 112, o jest nawet ją widać. Przez chwilę było, od razu zobaczcie, jak bardzo fajnie kamera tu sobie, o, tak wręcz filmowo odjechała. Trochę do boku, trochę do góry, trochę do tyłu, kurczę, pięknie. Pierwszy strzał w 112 i mamy bardzo ładny ammo rack na takie dobre rozpoczęcie bitwy. Bardzo mi się podobało to, jak to wyglądało, że no, dwa pierwsze strzały nic, a potem jak już weszło, no to za full hapsa, który gościu miał 1211, zobaczcie, 1, 2, 1, 1, 1, 1, 2. Takie mamy liczby, teraz wierzę sobie T5-4, bardzo niskie, znaczy no bardzo, może nie, ale niskie losowanie, mogliśmy spokojnie tego T5-4 poskładać, niestety nie wyszło. Trudno, walczymy dalej, przeciwnicy poczuli krew, ruszają i wyjeżdżają na nas. Co my tutaj mamy? Tygryska, jest tam jeszcze Isek, pocelowanie biska, poleciała buła. Ciekawe jest to, że to weszło w tygrysa, ta pestka chyba zniosła ją po drodze i trafiło jednak, zdaje się, w gąsienicę tego tygrysa, Nivisa. To ciekawie poszło. Spokojnie, to się odlecze, to nie uciecze. Isek znowu na tapecie, albo ewentualnie tygrys. No jest tygrys, na ogryzku hapsa, celujemy, skupienie do końca. Bęk poleciało bardzo ładnie, tygrys dokończony, mamy dwa fragi i 2154 punkty uszkodzeń. Ten Isek, no... Is może nie jest celem priorytetowym, ponieważ jest to siódmy tier, jeszcze w dodatku na końcu naszego zasięgu strzału. Z drugiej strony no widać go, teraz go widać bardzo ładnie, elegancko, powinno to, jednak nie, jednak czekamy. Jest ten Is, znowu pocelowanie Visa, poleciało i rykoszet. Is tam ustawił się, on jest tam zdaje się chyba strakowany, ale tak się ładnie dał strakować, że stoi na eleganckim sidescrapie, który pozwala mu na odbijanie pestek nawet z obiektu 704. Jedynka nas trafia na szczęście bez przebicia. A my oddajemy za potężne 737, teraz już gość pewnie zwątpił troszkę w swoje możliwości, bo jednak nas nie przebił, a my jego, a i owszem. Jest Isek, tym razem już go widać chyba troszkę lepiej, próbuje znowu tego sidescrapu, próba pocelowania tym razem chyba powierzy i brzdęk, jest, siedzi. No, penetracja na obiekcie 704 wynosi, moi drodzy, jeśli ktoś nie wie, 286, na pociskach premium wynosi aż 329. No i teraz zobaczcie, co się dzieje, wyjeżdża jedna jedynka, wyjeżdża T5-4, bęk. Jednak nie w drugą jedynkę, bo to jest w dodatku Pluton. Wyjeżdżają dwa magazynki na nas, piękny strzał, chociaż niskie losowanie. Protek T4, nasza T10 i my w dość mocnych tarapatach. Na szczęście jedynka się odbija od Protka, teraz go dobija. Wyjeżdża na nas, my kończymy ładować, odbija się od nas raz. I chyba drugi raz się odbija od nas, no i teraz już gość na pewno ginie.
dolną płytę, dobijamy gościa. 4188 punktów uszkodzeń. Bardzo ładnie sobie ta dziesiątka radzi z tą E1, która tutaj walczy chyba, gość ładuje. My podjeżdżamy do niego, zobaczcie co robi T5-4. Nie wyjeżdża, nie pomaga. My teraz pomagamy bardzo ładnie znowu. Piąty frag, 4700, no i w tym momencie T5-4 postanawia, że jak wszyscy zginęli, to on ruszy do ataku. O, tak jest najlepiej. Zamiast wcześniej pomóc, odbija się od tej dziesiątki. Objeżdża bardzo ładnie nas tutaj. Dobry manewr, teraz zobaczcie, nie możemy my go trafić. Ale jednak Master wie co robi, nie trafia niestety, ta dziesiątka chyba trafia w działo. Master się skleił ze ścianką, ładny manewr, nie kręci się bez sensu dookoła własnej osi. T5-4 próbuje nas objechać, a my sobie na spokojnie, kiedy chciał zrobić drugie kółko, dobijamy gościa. Mamy już 6 fragów i 4837 punktów uszkodzeń. Zwróćcie uwagę, że tak naprawdę we dwóch tutaj chłopaki przeżyli, ale pomocy dużej nie mieli, bo tu tylko wcześniej był T28, który zginął. Ale to co zrobił ten T5-4 w tej bitwie, to najciekawsze jest to, że oni trzej byli w plutonie, nie tylko jedynki były w plutonie, ale jeszcze miał do pomocy T5-4. Ja wiem, że T5-4 miał mało HP, ale mógł spokojnie, mógł naprawdę bardzo spokojnie, kiedy wszyscy byli zajęci E1-kami, wyjechać i zrobić trochę więcej kipiszu. Tak, Protek miał obróconą wieżę, T10 robiła wszystko, żeby nie zginąć. My mamy dość długi reload i też się czymś się zajmowaliśmy. Wyjeżdża gościu w T5-4, bak, poskładane i dwóch ma porobionych. A tak on stał, czekał, a kiedy jego koledzy poginęli, to wtedy on się ruszył. No, także, tak się mniej więcej gra po 19 tysiącach bitek. Fałeczka na szczęście raz nie trafia, udaje nam się bronić troszkę kapa. Próba pocelowania, strzał w ciemno, to nie wejdzie na pewno, ponieważ ta fałka stała dość nisko, więc tylko tam gdzieś fragment wieży i wystawał. Przepraszam, jest ta fałeczka znowu, ucieka przed naszą T10, a my dokładnie go pocelujemy i bęk, dubsko, dobijamy go, ale tylko za 82 punkty HP, ponieważ wcześniej coś go trafiło. Zdaje się chyba T95 go tam musiała patnąć, ale chyba T95 jest na stokowym dziale, ponieważ jeśli by to on trafił, albo ewentualnie był to T10, nie wiem, nie zauważyłem kto go trafił. Zrobiło się nam 11 do 12, czyli całkiem ładny wyciąg, bo jednak mieliśmy dość dużą stratę na tej flance prawej. Nasi poginęli i po lewej, i po prawej stronie. Więc zostaliśmy zobaczyć tylko w T10 na ogrysku. My plus T95 kontra ich AMX5100, FCM, GW Tiger i AMX Liberté. Chłopaki tutaj mają całkiem sporo HP. Także próbujemy, T10 teraz wyjeżdża na spota. Zagranie naprawdę całkiem ciekawe, ale ryzykowne, biorąc pod uwagę fakt, że jednak przeciwnicy mają artylerię. Szukamy czegoś, co tu by się ewentualnie mogło pokazać, czy coś ewentualnie będzie chciało jechać nam od środka. Jest FCM po lewej stronie, na szczęście nas nie widzi. My jego też, no to jest akurat mniejsze szczęście, ale jednak próbujemy. I jest Liberté po prawej stronie, wyjeżdża Liberté. Tam Cyrkon próbuje walczyć, mam nadzieję, że od Arty nie dostanie. Strzela, trafia, gąskuje tego Liberté, my skupiamy i piękne przebicie. Mam już w tym momencie 8 fragów Radley Walters i 5489 punktów uszkodzeń. Wynik naprawdę zaiste bardzo, bardzo przyjemny. 8 fragów i 5500 damage'u na siódmokierowym TD-ku. To nie jest faktem szczyt możliwości tego TD-ka, ale z drugiej strony Razewce nas przebija, zabija nam kierowcę, ale my próbujemy walczyć dalej. Na szczęście tutaj Arta się nami niezbyt interesuje. Jest tam przy okazji po prawej stronie AMX5100. Odwracamy się na niego, gościu chyba nie zdoła się ukryć. Tak jest, pokazuje boczek i dobicie. 9 fragów, teraz moi drodzy, zobaczcie co się dzieje. Już w tym momencie Master zwęszył, że ma szansę na pula. Kurczę, 9 fragów, 2 czołgi do końca. No pul absolutnie w zasięgu ręki, nawet nie trzeba się bardzo starać. Więc co? Przeładował na złoto. Na FCM-a kompletnie nie ma potrzeby ładować złota, ale pomyślał sobie, nie mogę się odbić po prostu od niczego. No choćby nawet miał być jakiś tam najgorszy kąt, to tym, to będzie po prostu tą penetracją zmiotę go z powierzchni ziemi. Muszę tego pula zrobić, będzie epicki medal. No to co, no to wyjeżdżamy sobie na gościa. Gość jest do nas tyłem, próbuje uciekać. Pul zrobiony, bang! Emocje wzięły górę, niestety. Szybki snapshot, niepotrzebnie, ponieważ mógł tutaj jeszcze chwilę pocelować, ale na szczęście FCM wyjeżdża prosto na nas, bardzo ładnie, uprzejmie i zanim się schowa, dobicie, tak jest. Jest 10 frag, artyleria trafia obok za 660. No i teraz tylko formalnością byłoby zrobienie 11 fraga, zobaczymy czy się uda, byłoby absolutnie coś pięknego. Myślę, że tutaj chłopaki byli już w porozumieniu, nasz Cyrkon plutonowy pewnie dostał informację, stary, no daj mi zrobić tego 11,
ten 11 frag będzie absolutnie to epickie. Tylko kwestia dojechać, zgasić artylerię i możemy cieszyć się 11 fragami. Tylko teraz warto oczywiście znaleźć, gdzie jest artyleria. Trafiła nas, ostatnio strzeliła, więc pewnie teraz ładuje, ale zanim dojedziemy, na pewno zdąży przeładować. Także próbujemy gościa szukać, może gdzieś ewentualnie po lewej, może gdzieś tam pewnie stoi przy bazie, tak? A nie, artyleria zabiła się w bitwie i kolejny przykład na to, jakim kurwysyństwem popisuje się ten gracz. Dla mnie od razu ban z miejsca, powinien być za to zafundowany, a my tymczasem przechodzimy do podsumowania. Szczerze mówiąc, zastanawiam się teraz, tak mi przyszło do głowy, czy w takich sytuacjach jak właśnie ta przed chwilą używać tych słów dosadnych w sposób po prostu pełny, nie wyciszać samego siebie. Dla mnie jest to naprawdę strasznie chamskie zachowanie. Obojętnie ile by gracz fragów nie miał, czy zrobił ich 2, czy 5, czy 10, czy 14, czy ilekolwiek by ich tam nie było, po prostu nie może być takiej sytuacji, w której gracze, tak jak ten artylerzysta, postępują, że po prostu się zabijają. Powinno, nie wiem, znaczy no, nie da się tego z poziomu gry jakoś, nie wiem, zabronić, czy uniemożliwić, ale ogólnie za taką sytuację powinien po prostu być, też musiałaby to gra jakoś obliczać, ale jednak trzeba by coś z tym robić, nie wiem, może na przykład support powinien reagować o wiele szybciej. Po takiej bitwie tickets, nie wiem, na przykład z tytułem samobójstwa artylerzysty albo kogokolwiek innego, bo to nie tylko arciarze robią, chociaż arciarze faktycznie najczęściej, i godzina później odpowiedź, ban na tydzień, informacja do tego gracza, który się zabił: zostałeś zbanowany na tydzień z powodu popełnienia samobójstwa na koniec bitwy, tylko żeby uniemożliwić zabicie się, tyle. No ale to taka dygresja, bo takiego zachowania ogólnie bardzo, bardzo nie lubię. Cóż w tej bitwie, tak jak mówiłem, bitwa obfitująca we wszystko. W damage, fragi, przy okazji też exp, także zobaczmy. Oczywiście MK to tylko formalność. Specjalista, czołgista camper, duży kaliber i medal pula. No absolutnie fantastyczny medal pula na obiekcie 704. Ale też ciekawostką jest, nie widzę tutaj medalu ostatecznego poświęcenia. Nie wiem dlaczego, ponieważ przecież było w plutonie 12 fragów. Przepraszam, to placek zrobił 2 fragi. Ojej, ale bida. T10, zobaczcie, żyła całą bitwę. Bronił się chłopak i kolega dzielnie. No, walczył praktycznie od startu do końca, ile mógł. I nie zrobił nawet jednego fragu i tylko 1855 punktów uszkodzeń. No ciekawie to wyglądało, ale tutaj myślę, stalowa ściana. Tak jest, 17 aż przyjętych strzałów, 12 odbitych, więc też bardzo ładna gra. Placek 1500, no nie da się zrobić dużo damage'u, jeśli jedna osoba robi w bitwie ponad 7 klocków. U nich najlepsza bitwa właśnie artylerzysta, który potem się zabił, FCM i ta V-ka. To jest bardzo ciekawe. Niesamowite jest to, że ten pluton, zwróćcie uwagę, E1 plus T54 plus E1, no zrobili ile? Tutaj mamy 1500, niecałe 3000 punktów uszkodzeń. No bardzo, bardzo słabo. Podsumowanie, 19 strzałów oddanych, 17 trafień, 14 przebić, dystansu 300 plus 3600, więc prawie połowa tego damage'u, czyli trochę ponad połowa tego damage'u, który zrobiliśmy. Na obiekta 704 w sumie na nim się gra tak, że się głównie kampi, więc ta liczba, no około 3500 uszkodzeń na bliski dystans jest naprawdę bardzo, bardzo przyjemna. Stąd również ten bardzo ładny exp, bo zwróćcie uwagę, expa sypnęło aż 1523. 13 przyjętych strzałów, 11 odbić, więc tutaj też potencjalnych uszkodzeń aż 2800. Pluton drugi w tej bitwie odbił no ponad 5000, prawie 6000 punktów uszkodzeń. Też bardzo ładnie to wygląda, a chłopaki przecież nie mają zbyt twardych czołgów, więc to jest naprawdę ciekawe. 10 wrogów uszkodzonych, 10 zniszczonych, przejechane 2 km. Zarobek bez konta premium 47 tysięcy, ale po odjęciu kosztów amunicji i naprawy wyszliśmy na minus prawie 4000. Z premką byłoby prawie 20 tysięcy na plus. Ponad 1500 bazowego expa plus bonus za rezerwę, plus bonus za granie w plutonie dało nam 1751. Z premką byłoby tego expa 2621. Także moi drodzy, to tyle. Bardzo Wam dziękuję za uwagę i do następnego. Cześć!